16 ogólnopolski turniej zapaśników im. Ryszarda Dworoka w Rudzie Śląskiej w Halębie. Walczą zapaśnicy z Rudy Śląskiej, wolniacy ze Slawii i klasycy z Pogoni Ruda Śląska. To może mi kolegów przedstawić, bo tyle co słyszałem, to obydwaj byli na Mistrzostwach Europy w Warszawie, gdzie Karaciński z Pogoni Ruda Śląska jako jedyny Polak zdobył wicemistrza Europy spośród 40 wszystkich zapaśników. Dlaczego wy bez medalu? Dlaczego Slawia bez medalu? W którym rundzie się już odpadli? Proszę? Brakło sił. Brakło sił? A może tutaj przedstawisz kolegów, bo ja nie znam po nazwisku tych doskonale. Łukasz Jurczyk, a to jest... Łukasz Jurczyk, jaka waga? 85 kg. 85, drugi? I Wojtachnia Przemysła. Wojtachnia Przemysła. Wojtachnia Przemysła, waga? 100 kilo. I 100 kilo? O! I to jest wszystko 9-1 rocznik chyba, nie? Tak, tak. 9-1 rocznik, Slawia, Ruda Śląska, Mistrzostwa Europy Kadetów w Warszawie. To już jest sukces dostać się na te mistrzostwa. A przypominam, było nas tam 40, tylko jeden Polak zdobył srebrny medal. Teraz się przenosimy. Kto to tam walczy? Nie wiecie. Kolejna walka. Na razie turniej zapaśniczy pechowo się rozpoczął. Dwie poważne kontuzje przed chwilą były. Jak to powiedział speaker, byle już do końca było tylko dobrze. Jesteście powołani na najbliższą kadrę Polski? Tak. We Wiśle teraz będzie? W Poznaniu. A, bo Karaciński do Wisły jedzie, a wy do Poznania. Jestem listem klasycznym, jesteśmy wolni. A, każdy ma osobno. A kto jest najlepszy w Polsce w wolniaku? Adam Hajdu. No też tak myślę. Olimpiada jest? Tak w marzeniach. Pekin. Jego na pewno. A was? O Jezu. Dawid. Jak znajdzie sponsora?